Hej, 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 ludziska! Z tej strony Buzun. A któż by inny, nie? No dobra. Jak mówiłem, nic nie mówiłem właściwie. Coś mi się już pieprzy na dzień dobry. Po prostu nagrywam to po raz ósmy? Bodajże. Jak nie jakoś badziewna, to ja już spałem, albo już co innego. W każdym razie, bez marudzenia, zaczynamy analizę Fallouta 4. No, ludziska. Co tu wam o nim powiedzieć najlepszego? Może zaczniemy od tego, może od historii Fallouta zacznijmy. Na początku był Fallout. Tak. Fallout 1 wyszedł najpierw. Kto je pomyślał, prawda? Ja myślałem, że kurde, chyba Fallout Tactic. No ale dobra. Najpierw wyszedł Fallout 1, gdzie zaczynaliśmy w krypcie 13, w której zepsuł się hydroprocesor. Zostaliśmy wysłani właśnie przez zarządcę krypty na odnalezienie wody lub chociaż też procesora, bo, ponieważ zostało nam coś chyba około 150 dni bodajże zapasów wody. I zostaliśmy do... Co to dużo mówić? Wykopanie pustkowia. Zaczynaliśmy właśnie w grocie, której była... jak to ująć w słowa? Gdzie znajdowała się właśnie ta krypta, wrota do niej. No i tam wychodziliśmy, staliśmy jakiś tam pistolet, bo tam nie mógł tam na nic innego ten nadzorca pozwolić, żeby nie stracić za dużo, takie tam pierdzielenie 3 po 3. Pitu, pitu. No i co? Wyruszaliśmy w podróż. Szukaliśmy właśnie hydroprocesora. Podróżowaliśmy przez pustkowie, a tam cieniste piaski, ratowaliśmy Tandi i tym podobne rzeczy. Na końcu albo zatłukliśmy mistrza, albo sami się stawaliśmy zielonym, wielkim, brzydkim. Nie będę wam to dobrze spoilerował, tylko dlatego tak mówię. Fallouta 1 grałem raz, przeszedłem ją tylko, gdyż, no jakoś mi nie powiem, nie wciągnął mnie. To była druga gra z serii Falloutów, którą przeszedłem. Dlaczego mnie nie wciągnęło, powiem może od razu. Dlatego, iż trochę mnie irytowało, że trzeba było na przykład kompanom kraść rzeczy, a nie można było ich po prostu najwyżej wymieniać. Na przykład... Hej stary, trzymaj pancerz ten i to, i to, i tamto. Ty mi daj za to to, ja wezmę to, nie? I tak dalej. Tylko trzeba było kraść. Albo po prostu handlować. Trochę tak... No niby jest jakiś ten sens, ale jak już podróżuje się, a chcesz tylko, żeby to poniósł, no to płacić mu, no to wolałbym najemnika jakiegoś zapłacić mu raz i dziękuję bardzo. Ale... Nie zapasając zbytnio z tematu. Dlaczego jeszcze? Pewnie dlatego też, że NPC podróżujący z nami byli jacyś taki bezpłciowi. Naprawdę jakoś ciężko było mi się z nimi zżyć. No to chyba właściwie tyle, jeżeli chodzi o jedynkę, co mi się na przykład nie podobało. No, za co mi się podobało, to jest wiadomo. Świat otwarty, questy niektóre i tak dalej. Ale przejdźmy teraz może do dwójki. Dwójka Fallouta to była naprawdę ciekawa sprawa. To jest chyba gra, którą najwięcej razy w życiu przeszedłem. Było z jakiejś, ja wiem, 15, 16 razy? Czy może nawet więcej? Już nie pamiętam. Ona wyszła w 98 roku. O ile dobrze pamiętam oczywiście. I... była moją bodajże drugą grą, którą przeszedłem. Chociaż... Nie była drugą. Może trzecią, bo czwartą, gdyż pierwszą moją grą... Niech spojrzę na półkę, nawet jeszcze mam ją. Gdzie jesteś? A, tu. Robin Hood, Legenda Sherwood. To była moja pierwsza gra, którą dostałem razem z komputerem od cioci z Niemiec i wujka. Bardzo przepraszam was. No... Ale dobra, mówię o Falloutie 1, 2, dwójka, dwójkę lubię.
Kurczę, dużo by tu wymieniać. Postaci. Sulik, Wiciu, Cassidy. Wszyscy bardzo fajni. Każdy czymś dobry. Nawet pomimo tego, że z tego co mi wiadomo, wielu ludzi jakoś nie za bardzo lubiła Wicie, to on mi nawet podpasował. Markus, inni Leni, inni tam NPC. Nawet Myron badziewny, przydatny odbył czasami. No robot. Możemy mieć własnego robota w Falloutie 2. Ale tu nie będę za bardzo spoilerował. No trzeba mieć trochę rozwiniętą postać, żeby go zdobyć, bo inaczej to będzie idiota. Delikatnie mówiąc. No chyba, że jesteście trochę lepsi w nauce, to może być to troszkę mądrzejszy, ale na poprawki nie będziecie mieli już okazji. Dobra. Tak, no i wiadomo, zajebista walka na koniec. No na koniec. Można oczywiście kontynuować grę po wszystkim. Nawet kilka ciekawych bonusów. Mi się nawet udało znaleźć jajko wielkanocne. Nie w sensie easter egg, jako na przykład coś tam nawiązanie na innej gry, bo tego jest tam mnóstwo. Choćby do... jak to się nazywało? Autostopem przez galaktykę. Chyba tak. Tam, gdzie jest... W jakimś tam momencie spada ze statku. No w każdym razie rozbija się wieloryb i doniczka. Czego to było? Jakiś żółty kwiatków chyba. Stokrotek? Nie wiem teraz. No w każdym razie coś tam się rozbija. No, na ziemi. Tam się rozmyślałem się to o zderzeniu z ziemią. Tam się co jakiś czas zmieniają, bo jakieś. Nie pamiętam dokładnie tego filmu. W każdym razie. Nawiązanie jest właśnie do tego filmu, do Star Treka i do wielu innych. Za co jeszcze mógłbym powiedzieć, że bardzo lubię Fallout 2? Masa broni. Jak to zaakcentowałem od razu. Questów. Masa, naprawdę wielka masa questów. Przechodzę to, mówię, już masę razy. Powtarzam się znowu. Ale jakoś nie za bardzo mi się nudzi. No oczywiście co jakiś czas muszę zrobić sobie przerwę, bo ile można przechodzić pod rząd tą samą grę, prawda? W końcu się znudzi. Być może, jeżeli będziecie chcieli, mogę zrobić Zagrajmy Wy, bo udało mi się znaleźć jakiś tam wielki nawet mod, dodający nawet, wiadomo, sporo questów nowych i innych tam lokacji nawet. Ale dobra, tak kontynuując. Po Falloutie 2 był. Kurde, teraz który to był? Albo. Nie, Fallout Tactic, tak. Fallout Tactic był następny. O ile jakoś nie miało jakichś super pozytywnych ocen na świecie, no nie mówię, że były złe, tylko że nie były aż tak bardzo jak jedynki i dwójki. Ale mi naprawdę odpowiadała ta gra, nie powiem. Rzeczywiście miała trochę inaczej wyglądała aniżeli 1, 2, była trochę bardziej zaawansowana pod względem graficznym. Pojazdy to jest naprawdę też duży atut. Wykorzystanie pojazdów od Bugiego przez transporter po czołg, nawet po atomówkę. Nie wiem, to za bardzo wam znazwał wszystkiego. No i tak samo też masa broni, naprawdę dużo, dużo, dużo broni. I także możemy mieć robota w drużynie. Jest kilka ciekawych nawiązań. Fallout Boy. Właściwie to Fallout Boy. To za bardzo się nie ma co nad fabułą, gdyż tam po prostu mamy jakieś zadania zlecone przez górę swoich szefów, tak dalej, musimy je wykonać, tak dalej. Mamy swoją drużynę, sprzęt, który możemy tam kupywać w zbrojowni, towarzyszy tam też dobierać z koszar i tym podobne rzeczy, lekarstwa od medyka i tak dalej. Następnym miał wyjść Van Buren, czyli Fallout 3. Demo technologiczne nadal można znaleźć w internecie. Jak mi się uda uruchomić, mogę pokazać wam. To nie jest za długa raczej rozrywka, z tego co pamiętam. Ciekawe, szkoda, że nie został ukończony, gdyż powiedziałem to czy nie, że chyba jakieś 92%
ukończenie całości było. Także naprawdę szkoda, że nie został sfinalizowany. No po nim wyszedł właśnie Fallout 3 z 2008? Nie pamiętam za cholerę. Nie sprawdzałem tego. Którego przeszedłem ze 4 razy? Coś takiego. Fajna gierka. No jeżeli już mnie irytowała mnie jedna rzecz w niej. No jak można oczywiście grać z perspektywy trzeciej osoby, ale ja grałem jak chyba większość ludzi z pierwszoosobowej pozycji kamery. Mnie trochę irytowało, że nie można było wycelować, w sensie takim używając na przykład muszki, szczerbinki i tak dalej. Zostało to poprawione w Falloutie. Tak, ci chciałem już powiedzieć. W Falloutie New Vegas, który także posiadam. Mam w ogóle całą serię Falloutów. No nie licząc oczywiście czwórki, która jeszcze nie wyszła, a która ma się pojawić. No jeszcze trochę tam powiem za pewien czas, gdy skończę tylko o tym. Tak. Fallout Tactics. Co jest z tym taktikiem? Fallout New Vegas. Mi się średnio podobało w nim. To taki dziki zachód. No ja jakoś nie przepadam za westernami i tym podobnymi rzeczami. No nie wiem, jakoś średnio mi to przypada do gustu. Rewolwery i tym podobne rzeczy. No, fajnie, że jest, ale. Ale gra sama w sobie też bardzo fajna. Przeszedłem ją z 7 razy? Sporo tego było. Ale jakoś nie mogę przełamać w grach, aby grać tym złym. Na przykład tyle razy grałem w New Vegas, ani razu nie grałem po stronie Legionu. No jakoś nie mogę. Zawsze zebra jeden większy w obronie. A to trzeba mieć dodatek. Tylko który to był? Niech sobie spojrzę. Chyba dziura. Nie, to była dziura? Dead Money, Old World Blues, o! Lunar's Road. Tak, to. Aha. To było potrzebne, z tego co pamiętam. Czy rozpadlina? Chyba rozpadlina. Tam można było zrobić, że Legion zbierze trochę batów od nas. Będzie miał grzyb obranie. No, Fallout 4. To właśnie ma niedługo wyjść. Ale teraz może opowiem trochę o kryptach, których oczywiście są także z tego wszystkiego bardzo główną osią fabuły. Jakby nie patrzeć, prawda? Schronów było naprawdę sporo. Zbudowanych w całej Ameryce. Może trochę się na ten temat opowiem i wam o tym. Język coś mi się plącze. Jest 3:10 w nocy. Tak. Mieliśmy dużo tych schronów. Oczywiście nie wszystkie są jeszcze odnalezione w tych grach. Mamy odnalezione na przykład krypta z Los Angeles w Falloutie, krypta trzecia w New Vegas, siódemka, a to jest w filmiku fanowskim. Krypta 8 to w dwójce. Dziesiątka także w tym filmiku fanowskim. Jedenastka w New Vegas. Dwunastkę mieliśmy w Falloutie 1. Trzynastkę, no oczywiście w jedynce, dwójce. W New Vegas coś mi się kojarzy, ale nie wiem dlaczego. Potem była krypta 15 w jedynce i dwójce. Siedemnastka, coś było o niej chyba w New Vegas. Dziewiętnastka była chyba, a to też chyba w New Vegas. Moment, niech sobie zerknę swoje notatki jeszcze. 19, 21 w New Vegas, także była 22, jak nigdy, pod rząd kilka.
27. To była coś w Biblii, chyba flauta. Potem czytałem o niej. A i właśnie w Van Burenze była 29. W New Vegas była 34. 36 była chyba coś opisana w Biblii Fallouta. Coś mi się kojarzy, krypta 39. A to było w tym na PlayStation albo na Xboxa. W tym Falloutie Brotherhood of Steel 2? Badziewna podobno gra. Nie grałem nią, ale coś mi się kojarzy. Czytałem o niej. Krypta 29. Moment. Jeszcze muszę zerknąć, bo chyba coś ominąłem. A nie, 29 mówiłem. Skończyłem na 39. Co było następne? 42. 42. Ona była też w Falloutie, w Biblii Fallouta. Coś mi się kojarzy o krypcie 43. W Biblii Fallouta była także. Moment. Nie, no tak się nie debawi, bo sobie to, co mam, zapisałem sobie. Co mamy następny? Krypta 53 z Biblii Fallouta. 55 także z niej. 56 to samo. 68. Tak jak powyżej. To jest jedna z moich ulubionych. 68. I także 69 to jest w ogóle moja ulubiona. A dlaczego, to wam za chwilę opowiem o tych wszystkich kryptach. Mam tu sobie, spisałem wszystko na szczęście. Przygotowałem się, o. Szok, trampkach. Jak nigdy. W Warmbuerze była podobno 70. Z tego, coś mi się tam. Bo mi się tam mulił strasznie, jak grałem kiedyś. Ale to na Windowsie XP chyba jeszcze było. Coś mi się strasznie mu odbijało. Krypta 74. Coś było w Falloutie 3. Krypta 76, także w trójce. 77 gdzieś była, ale gdzie? Nie wiem, zapisane. Krypta 87 w trójce, 92, 101 w Biblii Fallouta była 106 chyba w trójce. 108 też była w trójce. No 111, która będzie w Bostonie, nie? W okolicach Bostonu, tam gdzie zaczniemy grę jako Fallout 4. Jako Fallout 4. W Falloutie 4. Tak, Fallout 4, 111, 112 w trójce była. Była także fałszywa krypta 13, nie? Ale ja jakoś nigdy nie trafiłem na nią, choćbym nie wiem co robił. Jakoś nigdy nie mogłem jej znaleźć w Falloutie 2. A szukałem specjalnie, żeby trafić na tą kryptę 13, tą fałszywkę. Krypta 0 właśnie była w Falloutie Tactic. Tam był taki główny komputer, ale to zaraz dojdziemy do tego. W tym Brown of Steel także była jakaś sekretna krypta i prototypowa krypta. No dobra, zacznijmy teraz przez kilka kartek. Jeszcze jedno. O, dobra, mam opisy. Zapisałem sobie. O, krypta 3. Co mamy? No, to była jedna z takich niewielu krypt, która została zbudowana tak, jak być powinno. Po tym, jak została tylko otwarta, została zajęta przez bestie, a mieszkańcy, no zgadnijcie co? Wyrżnięci w pień. Ona właśnie, gdzie były, to już mówiłem, więc powtarzać się nie będę. Co mamy następne? Krypta. Gdzie to jest? Kryptopolis, czyli z krypty 8. To jest właśnie z Fallouta 2. To chyba każdy też się może coś się kojarzyć o tym. Dupki z Kryptopolis, prawdziwe, chamy.
pępkiem świata, myślę, że są całego. Tak w skrócie dużym. Oni kole dostali wszystkie kole hydroprocesory, które mieliśmy my dostać, czyli Krypta 13. I tyle w tym temacie. Człowiek szukał, szukał i się nie doszukał. Krypta 11. Już pamiętam. Bo to on tak akurat powiedziałem, trochę zapiszę to, wtedy jest. To była właśnie ta zdolność do poświęceń, poświęcić się, to było właśnie chyba z tymi robotami coś. Co jakiś czas była wybierana jedna osoba, aby się poświęcić i aby krypta mogła dalej funkcjonować. Coś takiego. Była tam komora ofiarna. Tam było, aż pamiętam, filmik, się siedziało na takim fotelu. Bo coś mi się kojarzyło, że to jest Fallout New Vegas. Nie wiem czemu. Mam to zapisane, że 3? Nie wiem. Albo mi się coś popieprzyło. No dobra. To pamiętam, że było właśnie. A dobra, nie będę wam tu pierdzielił 3 po 3. Idziemy dalej. Tak ogólnie w skrócie będę rozmawiał z wami. Rozmawiał. Dobra. Krypta 12 to jest Necropolis z jedynki. Tam gdzie. Jakby to ująć. Drzwiczki się nie domknęły. I troszkę. Ludzie zaczęli świecić. Skóra trzeba im odpadać. I tak dalej, i tak dalej. No oczywiście ona. Ta krypta już. Z tego co pamiętam. Była właśnie. Przez Vaultech wzięta pod uwagę jako do testów. I dlatego drzwiczki się jakoś nie domknęły przez jakiś przypadek. Krypta 13, no oczywiście, my, tam gdzie zaczęliśmy w Falloutie 1. No i lepsze co może być. Ona miała być. Właśnie ta była naszym domem, nie? Nas, wybrańców. No, wybrańców to może. Chociaż w pewnym sensie tak. Ona miała zostać zamknięta przez 10 lat po zrzuceniu bomb. Ale na potrzeby tego eksperymentu Valtaka została zamknięta. No, dłużej, 200 lat, tak jak mamy w czwórce. Nie wiem, czy to będzie jakiś związek miało z tym. Następnie mamy Krypta 13, są dwa zapisania. Krypta 15 to jest, gdzie zaczęło Republika Południowej Kalifornii. Tam chyba oni się stąd właśnie wzięli. O ile dobrze pamiętam. To tam chyba było coś z cienistymi pieskami z Fallouta 1. Krypta 17. Nie wiadomo, jaki chyba był jej cel. W każdym razie została najechana w 2154 roku przez wojska mistrza. A mieszkańcy zostali, jakby to ująć, poddani przymusowemu zmianie barykady. Stali się wielcy, zieloni i wredni. I twardzi. Siedemnastka. Nie, to już mówiłem. Dziewiętnastka. Została podzielona na dwa bloki, zwalczające się nawzajem właściwie. Czerwony i niebieski. Krypto 21. Krypta ta była jaskinią hazardu. Teraz czytam z kartki. Ludzie mieszkający tam szanowali się oraz grywali w różne gry hazardowe. Po objęciu władzy przez pana House'a mieszkańcy byli mu posłuszni. Czyli to jest z Fallouta New Vegas. Obecnie dolne partie krypty zostaje zalane betonem poprzez rozkaz pana House'a, a reszta pięter służy jako hotel. To jest krypta 21. 22 z działającymi śmiertelnymi cudami, coś w stylu GEK,
niebezpieczne miejsce ze względu na żyjące rośliny i ludzi rośliny. I roślinnych ludzi, jakby to mówić. 27. Tam wpuszczono dwukrotnie więcej niż powinna przyjąć krypta, czyli 2000 ludzi, podczas gdy zwykła wytrzymuje, jest w stanie wyżywić, utrzymać połowę tego, czyli 1000 ludzi. Krypta 29. W tej krypcie zostały skierowane same dzieci poniżej 15 roku. Nikt nie był starszy niż 15 lat. W 34 za to było tyle broni, amunicji, a natomiast tego wszystkiego nie było to za cholerę zamknięte. I tak powstało, jak to się nazywało? W Falloutie New Vegas, Boomersi, chyba tak. W krypcie 36 maszyna do syntetycznego jedzenia produkowała tylko kaszę, czyli Minusio. W krypcie 39 nie wiadomo, jakie jest oryginalne przeznaczenie. 42, bo tam to był pół ciemności. No, nie widno, nie ciemno, bo żarówki co najwyżej 40 watów, czyli domyślcie się, jak to może być super. No, 43 była naprawdę ciekawym eksperymentem, gdyż w niej zamknięto 20 mężczyzn, 10 kobiet i jedną panterę. Wyobrażacie sobie to? Na przykład krypta 53 za to, a się powtarzam z tym za to, została tak zrobiona, żeby coś się psuło tak co kilka miesięcy. A naprawy, no, co dużo mówić, nie należały do najłatwiejszych. W 55. wszystkie nagrania rozrywkowe zostały usunięte, czyli nudy, nudy, jeszcze raz nudy. Co za tym idzie depresja i tak prawdopodobnie wyrżnięcie się w pień po jakimś czasie. W 56 było podobnie, poza tym, iż zostały tylko jakieś kiepskich aktorów komediowych. Znaczy jakieś tam suchary tak zwane. A podczas gdy suchary potrafią wychlać wodę z jeziora, to te to osuszały Pacyfik. 68, jedna z ciekawszych. Tam było spośród 1000 ludzi, nie? Nie każda karta 1000 ludzi potrafiła przyjąć. Było 999 mężczyzn i tylko jedna kobieta. Wyobrażacie sobie to? 999 chłopa i jedna kobieta. Choćby nie wiadomo jaki tak zwany pasztet to był, to i tak miałaby, lekko mówiąc, przerypane. Co innego w krypcie 69. To ten facet miałby przerypane, bo on był jedynym rodzynkiem w pośród 990 kobiet. Tyle kobiet na jednego faceta. No to jest, co dobrze mówić, na pewno bardziej według mnie szansa na przeżycie jako takie krypta sama w sobie miała 69. No różnorodność genetyczna, nie? Tym podobne sprawy. W 70. To było też dosyć ciekawe, gdyż te stroje krypt niszczyły się tak po pół roku. A mieszkańcy byli. Kurde, kim byli? Nie pamiętam. Krypta 74.
To była bardzo mała krypta z zablokowanymi kwaterami mieszkalnymi. 76. To było podobne jak ósemce i miała być otwarta po 20 latach. 77. No to było dosyć ciekawe, gdyż zamknięto w niej tylko jednego człowieka, trochę żywności, skrzynkę maskotek do tego. No i strój tego mieszkańca możemy znaleźć w Falloutie 3, właśnie w zasadzie w Paradise Falls, miasto owców niewolników. No to tam jeden człowiek, kurde, czy to im się opłacało całą kryptę zbudować dla jednego człowieka, nie? Kurde, tak się rozpowiadam, ciekawie co go wyjdzie. W 87 wprowadzono tam badanie nad wirusem EV. FEV. W 92 tam zamieszkana była przez sławnych muzyków, których poddawano działaniom fal SBS 101. Krypta, ocena wyników władzy nadzorcy społeczności bezterminowo zamkniętej. Ja czytał z kartki, nie sobie nic przypominał, bo to do jutra nam zejdzie. Będziecie mieli i przekonali, będziecie chcieli mnie zabić. Dziękuję bardzo. Uciekać przed siekierami, widłami, pochodniami. Się kryć po nocach. W lesie gdzieś. 10. Krypta 106. 10 dni po zamknięciu krypty do aklimatyzacji wpuszczono duże ilości silnych środków psychoaktywnych. Krypta 108. Krypta, w której były prowadzone badania nad klonowaniem człowieka o imieniu Gray. A, Falloutie 3, pamiętacie? Jeżeli ktokolwiek z was grał, tam co chwilę pojawiał się gość o właśnie tym imieniu Gray. Ja tak się nie wiedziałem, o co chodzi. Co chwila Gray, Gray, Gray. No kurde, chciałem zagadać z pierwszym lepszym, ale atakował mnie. Aż wchodziłem do tej krypty chyba ze 3 razy, bo nie wiedziałem, co ja zrobiłem nie tak, że on mnie atakuje. Mówię, jakiś może quest albo cokolwiek, nie? Krypta Zero była właśnie w Falloutie Tactics. Ona nadzorowała wszystkie inne krypty. Tam były te pacyfikatory i tym podobne. Tam mózgi i inne cholerstwa. Tam jakaś sekretna krypta to w Brotherhood of Steel, to już mówiłem o tym i o prototypowej krypcie też mówiłem. To chyba wszystkie krypty, jakie były. Niech przejrzę. Krypta 19, 21, 22, 7, 9, 34, to nie. 39, 2, 3, 55, 6, 3, 9, 7, 4, 7. Było, 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 też było, 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 było i było. Więc możemy właściwie ruszać z tym. No chyba coś mi czuję, że no ba, to wyjdzie ludziska chyba na dwie części. Wow. Pół godziny się rozgadałem z samym tym. Będzie normalnie audiolog. Mój pierwszy. Jej! Także możecie się spodziewać następnej części. To macie jako taki wstęp do Falloutów. Chociaż wiecie co? Jak tak się rozpędziłem, to przy okazji powiem wam jeszcze kilka rzeczy. A nie o tym wam truł dupy podczas analizowania Fallouta 4. To tak jeszcze. Co tutaj mam zapisane? A, kojarzycie tego gościa? No, tego, co widzicie właśnie przed sobą. Vault Boya. Zgadnijcie, wiecie dlaczego on w ogóle ma wyciągnięty tak palc przed siebie? On wam niczego nie gratuluje. Tyle wam powiem. To nie jest ok. Wyciągnięty palec. Kciuk. Ok. Przyjrzyjcie mu się dokładniej. Jedno oko zamknięte, no zmrużone, a drugie otwarte. I spójrzcie się na jego przód. Zauważcie, że jego przód twarzy jest oświetlony, podczas gdy bok twarzy, ogólnie tułowiu, jest już tak niekoniecznie oświetlony, prawda? A wiecie, o co z tym chodzi? I tak znalazłem niedawno w internetach, przekopywałem.
To się rozchodzi o to, iż jak spojrzy się na wybuch atomowy przez ten kciuk, jeżeli ten grzybek będzie większy dużo niż kciuk, no to ma przerypane. Jeżeli będzie no, zasłaniany przez to, to tak powiedzmy średnio, a jeżeli praktycznie niewidoczny, no to jest w miarę dobrze, nie? To tak w skrócie mówiąc, aby było wszystko. Niech sobie jeszcze zobaczę. Chyba tak, ludziska. To by było na tyle, jeżeli chodzi o krypty. Jeżeli o coś opominąłem, to napiszcie w komentarzach. Albo może czegoś nie wiem, też się dowiem chętnie zawsze. Człowiek nie wie wszystkiego. Szkoda, ale taka prawda. Więc zapraszam, ludziska, was na analizę Fallouta 4. Co tu dużo mówić? Jako takie mam, opisałem wam serię Fallout. Takie dobre dosyć wprowadzenie. Ile to już trwa? 31 minut. Właśnie 32 minuty. Nie, no więcej na się, bo odciąłem raz. Także będzie troszkę więcej. No, ludziska, to tyle. Dziękuję za obejrzenie, właśnie odsłuchanie tego wszystkiego. I zapraszam na recenzję. To jeszcze poczekacie. Na analizę Fallouta 4. Na razie, ludziska.